Witam, dzień dobry. Dzisiaj Q&A z naszej wyprawy z Krakowa do Trójmiasta. Więc tak, pytania w kolejności przypadkowej. Pierwsze pytanie, jaki jest stan baterii w Leafie? Więc generalnie jest 98%, czyli 2% bateria jest zdegradowana. Przy czym z ciekawostek dodam, że tak, 98,07 było przed wycieczką, 98,55 było po wycieczce, a po tygodniu od naszej wyprawy jest 97,54. Także uważam, jak na przebieg 45 tysięcy, to bateria jest w doskonałym stanie. Kolejne pytanie, ile razy się ładowałem po drodze? Więc tak, jadąc do Trójmiasta, ładowałem się 6 razy. Z tym, że to była taka jazda asekuracyjna trochę. Chciałem zobaczyć, jak to wyjdzie i obrałem taką taktykę. To było tak, Orlen darmowy w Siewierzu, potem Port Radomsko, Greenway, płatna stacja, potem był MOP Krzyżanów, MOP Malankowo i Lotos na obwodnicy Trójmiasta. Te ostatnie trzy były darmowe, natomiast wracając ładowałem się tylko 4 razy, to jest na obwodnicy Trójmiasta, MOP Malankowo, MOP Krzyżanów i Port Radomsko. Przy czym jeśli ktoś by startował stricte z Trójmiasta, bo jechałem dokładnie z Białogóry, to wystarczą 3 ładowania, jeśli wystartuje z pełną baterią oczywiście z Trójmiasta, wystarczą 3 ładowania, aby spokojnie dojechał do Krakowa. Więc tak to wygląda. Jaki był czas podróży? To kolejne pytanie. Więc jechaliśmy 11 godzin do Trójmiasta i wracaliśmy 10 godzin z obwodnicy Trójmiasta do obwodnicy Krakowa. Do zrobienia jest to, jeśli ktoś by jechał na wynik, myślę, że tym samochodem w granicach 9 godzin. Kolejne pytanie, czy ładowałem się do 100%? Generalnie w większości elektryków nie ma to sensu, ja też nie ładowałem się do 100%. Ostatnie kilka procent po prostu bardzo powoli się ładuje, więc ładowałem się w granicach 95, 92, 97. Raz przez przypadek naładowałem się do 100%, ale to generalnie za długo jadłem i auto się naładowało aż do 100%. Kolejne pytanie, minimalny stan baterii. Więc minimalny stan baterii to było na powrocie między MOP-ami Malankowo a Krzyżanów, to było 18%, według Leafspy'a było 5 kWh pozostało. Jaka była średnia prędkość? I tutaj będą dane z wycieczki powrotnej, czyli na dystansie obwodnica Trójmiasta, obwodnica Krakowa. To była tak, średnia z jazdy to było 82 km na godzinę, natomiast średnia liczona z postojami to było 59 km na godzinę. Z całej wycieczki, czyli Kraków, Trójmiasto i plątanie się po Pomorzu, to było 70 na godzinę z jazdy, prędkość średnia. Kolejne pytanie, maksymalny dystans pomiędzy ładowarkami, to był między MOP Krzyżanów a MOP Malankowo. I to było 152 km. Zresztą tam wtedy miałem minimalny stopień naładowania, te 5 kWh, 18%. Kolejne pytanie, gdzie są darmowe ładowarki? Na dzisiaj mamy troszkę tych ładowarek. Ja skorzystałem w Siewierzu na Orlenie z darmowej ładowarki oraz na MOP-ach Krzyżanów i Malankowo oraz na obwodnicy Trójmiasta. Kolejne pytanie, jakie było całkowite zużycie? Więc całkowite zużycie na dystansie 1444 km było 190 kWh. Średnio z całej tej trasy to jest 13 kWh na 100 km. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw pod tym filmem. Proszę o subskrybowanie, będą kolejne filmy. Temat jest bardzo rozwojowy. Myślę, że auto jest bardzo fajne. Polecam wszystkim. Zapraszam do kolejnych odcinków. Dziękuję i do usłyszenia.